Siemanko wszystkim. Pytaliście o Gliwickiego Glinka. Od czego chciałbym zacząć? Chciałbym zacząć od tego, że takie osoby jak Massa, Oświęcimski, Glinek są osoby, które dostały szansę od organów ścigania. Każdy z nich jest celebrytą. Nie wiem, czy robi tam coś Oświęcimski, czy nie robi. Nie wnikam w to, nie interesuje mnie to nawet. Ale Massa, Glinek są nietykalni. Robią, co chcą. Robią to pod płaszczykiem organów ścigania. Nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, co oni z nimi mają wspólnego i czy dzięki nimi, nim policja ma większą wykrywalność, ale nawet jak, to myślę, że dzieje się to tak, że któryś z nich bierze sobie jakiegoś wspólnika, każe mu coś robić i później centralnie go daje. Oczywiście ktoś myśli, że zarobi sobie pieniądze, łatwe pieniądze i będzie miał jakoś w życiu fajno. Niestety jego życie dopiero będzie zagmatwane. Ja tak myślę. Kiedyś, prawda, na układzie UB, później SB, działali sobie pseudo bandziorzy i mieli dostęp do lepszych aut, mogli wyjeżdżać sobie w zagranicę i wszystko było robione pod płaszczykiem policji, przepraszam, milicji i UB i SB i zarabiali sobie na tym pieniądze i jedni i drudzy. Czy my nie idziemy z postępem? Czy my się cofamy w rozwoju? Czy jeżeli ja poskarżę i dokonam 100 przestępstw, a 100 osób po jednym, to oni są ode mnie gorsi? Oni mają być do spodu ograbieni ze wszystkiego, czego się dorobili w życiu, a mi mają wszystko zostawić, bo jestem fajny, bo ja poskarżyłem, bo ja wyręczyłem policję od pisania protokołu, prokuratora od pisania aktu oskarżenia i sędziego od ukarania? O co tu chodzi? Czy to nie jest dziwne? Czy to nie jest chore? Skoro ja robię źle i ja robię więcej razy źle niż ktokolwiek, niż moi wspólnicy, to oni mają odpowiedzieć za to, co ja zrobiłem? Chore. Każdy powinien odpowiadać za to, co zrobił. Niezależnie od tego, ile nas karży. Jeżeli ja najwięcej narobiłem ze wszystkich, to dlaczego ja mam odpowiedzieć najmniej? Chore, prawda? Jednak tak jest. Tak to wygląda. Wracając do tego gliwickiego celebryty. On jest w ogóle cudowny. On z Buddą współpracuje, on samochody rozdaje. On w ogóle mówi, że on nie był 60. Nie był 60, a dostał wyrok 5 lat w zawieszeniu na 8, gdzie nie ma innego wyroku niż przy 60, paragraf 3 i 4 chyba, bo nie ma takiego wyroku 5 lat w zawieszeniu, gdzie nie ma artykułu 60 do sprawy. Czyli Glinek był 60. Glinek dał wspólników, a mówi,
że on nikogo nie dał. Nie chodzi mi tutaj o oczernianie kogoś, o mówienie jakiejś nieprawdy, tylko chodzi mi o to, że jaki ten świat jest zepsuty i podły, że każdy taki niedobry jest klepany po plecach. Kim oni są? Co? Czy nie mogą funkcjonować jak normalni ludzie? Czy muszą być bronieni przez policję? Dlaczego? Dlaczego nie mają i nie mogą odpowiadać za swoje grzechy tak jak każdy inny? Dlaczego oni nie idą do więzienia, co? Bo nas skarżyli. Fajno, nie? Ja pamiętam, jak byłem chłopcem, miałem lat 8, poszedłem się bratu poskarżyć, że dostałem lanie od dwóch kolegów, dostałem jeszcze lanie od brata, dlatego, że się skarżę i że powinienem sobie dać radę. Mi chodziło o to, żeby brat poszedł ze mną i żebyśmy ich dwóch zbili. Niestety, musiałem sobie sam dać radę. A tutaj co? Poskarżę? Nie mam fajno, nie? Jestem fajny, dobry, najlepszy. Bo ja wyręczyłem policję, ja wyręczyłem prokuratora, ja wyręczyłem sędziego, ja wyręczyłem wszystkich. Oni w ogóle pomylili chyba zawody. Oni chcieli być wszyscy aktorami od początku, a stali się majorami, którzy nie odpowiedzieli za swoje grzechy. Dla mnie to jest jakieś nienormalne, absurdalne. I z tego, co widzę, Glinek będzie zawinięty. Nie, ja nie jestem za tym, żeby kogokolwiek zamykali. Każdy powinien dostawać jakąś szansę. Ale jedną, jedyną w życiu. Jeżeli komuś się pozwala na coś, to wyraży się zgodę na to, co on robi. Jeżeli powiemy dziecku, że pluj na wszystkich, bo tak jest fajno, to dziecko będzie myślało, że tak jest fajno. I wyrazimy zgodę, żeby dziecko się tak zachowywało. Jeżeli w ogóle przyzwolimy dziecku na cokolwiek, wyrażamy zgodę, aby to dziecko tak się zachowywało. Jeżeli dorosła osoba ma przyzwolenie na robienie czegoś złego, to ta osoba będzie tak robiła. No co, nie bekłem za to, co narobiłem? Będę dalej robił. W razie czego? Znowu naopowiadam. I znowu będę miał spokój. Boże, jakie to jest podłe. Jakie to jest złe. Czy wy ludzie, niektórzy ludzie, naprawdę szanujecie takie osoby? Co? Jak można szanować kogoś, kto dla swojego dobra odda wszystko, zrobi wszystko, odda swoją rodzinę, swój honor, swoje zasady, swoją osobę, tylko dlatego, żeby mu się nic nie działo. Tylko dlatego, żeby każdy mówił, jaki ty jesteś fajny i dobrze, dobrze nam z tobą, bo ty nam pomagasz. A tym bardziej nie rozumie tych, którzy dostają parę złotych od takiego łotra i za parę złotych latają dla tego łotra. Nie ma takich pieniędzy, które bym przyjął od jakiegoś łba, żeby być na jego usługach. Kim trzeba być? Albo czym trzeba być, żeby słuchać jakiegoś konfidenta? Osobę zepsutą do szpiku kości. Osobę bez zasad, bez honoru, bez ambicji, bez czegokolwiek, co mają ludzie. Powiem tak.
że wolałbym posłuchać psa i kota niż konfidenta. W ogóle instytucja świadka koronnego 60 dla mnie jest chore. Bo każdy z nich, jak widzicie, jest celebrytą i nie odpowiada za swoje grzechy. Ja naprawdę mam tego dosyć. Nie wiem, jak wy i co o tym w ogóle sądzicie. Jak myślicie? I proszę, piszcie. Będę odpowiadał na wasze pytania, dawał wam odpowiedzi. I proszę, proszę, niech każdy z tym coś robi, żeby tak nie było. Skoro ja coś zrobię, ty coś zrobisz. Odpowiedzmy za to. Weźmy to na klatę. A nie, że twój kolega, twój brat, twoja dziewczyna, twój ktokolwiek lub mój będzie za to odpowiadał. Robimy źle? Liczymy się z tym, że mogą nas zamknąć. Bo mają za co, prawda? Jeżeli prowadzimy normalne życie, prowadźmy sobie je. Ale jeżeli robisz źle, pamiętaj, nie mów o innych. Beknij za to. A jak opowiadasz, to proszę beknij tak samo. A nie, że beknie ktoś za ciebie. To tyle, drodzy widzowie. Ja wiem, że mówię bardzo krótko, ale ten temat tak mną wstrząsa, że nie mam siły. I przepraszam za to, co powiem, ale dla mnie każdy taki jest do porozrzucania jak gnój po polu. Pozdrawiam was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Siemanko.